1 marca swoje święto obchodzili żołnierze wyklęci, którzy nie spoczęli na laurach w 1945 roku, kiedy oficjalnie zakończyła się II wojna światowa, lecz walczyli o odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności i niepodległości. Był to niezłomny ruch, który otwarcie przeciwstawiał się Związkowi Radzieckiemu, który okupował nasz kraj przez blisko pół wieku. Sploty tych wydarzeń i bieg historii przez szereg lat nie dawały szans na rehabilitację dla bohaterów. Krótko mówiąc, okupacja sowiecka Polski, tak, po wojnie przez 50 lat no nie pozwalała na czczenie pamięci żołnierzy wyklętych. No to jeszcze, powiedzmy, jakoś można jeszcze zrozumieć, żyliśmy w stanie no, takiej bezpośredniej niewoli, bezpośredniej zależności od obcego mocarstwa. PRL można jeszcze jakoś tłumaczyć, bo przecież z ówczesnych władz nie zależało absolutnie nikomu na gloryfikacji takich osób. Jednak postępowanie III RP powinno już dziwić i to mocno, ponieważ oficjalnie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono dopiero w 2011 roku. Natomiast po 1989 roku, po tych zmianach, jakie dokonały się w Polsce, no niestety tutaj już należy nad tym się poważnie zastanowić, bo no ponad 20 lat dalej pamięć o żołnierzach wyklętych pozostawała ukryta i dopiero od 3 lat możemy oficjalnie świętować to święto. Gdyby przypadkiem komuś wyleciało z głowy hasło „Żołnierze wyklęci”, panie z domu dziennego pobytu przygotowały krótki rys historyczny tamtych wydarzeń. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4 zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezależność, Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Ale to nie wszystko, bowiem panie miały w zanadrzu również przygotowane wiersze, które przeniosły słuchaczy w krwawe lata stalinizmu, który niezwykle mocno odcisnął swoje piętno na Europie. I znowu polskości tłumią zapały, tortury łbę, lochy, podwały. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie? Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci. Niestety pod pomnikiem więcej było oficeli niż zwykłych obywateli. Ci, którzy przyszli, byli zdziwieni, że hymnu nie odegrała orkiestra, a jedynie został puszczony z płyty, co sprawiało wrażenie obchodów robionych na pół gwizdka. Następnie delegacje przystąpiły do składania wiązanek i zapalania zniczy. Delegacja Rady Oddziału Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego w Nysie. Delegacja władz i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Później obchody spod pomnika przeniosły się do bastionu Świętej Jadwigi, gdzie otwarto nową wystawę poświęconą żołnierzom wyklętym i ich tragicznej historii. Staramy się upamiętniać żołnierzy niezłomnych w ten sposób. Jest to jedna z cyklu wystawa Losy Polaków. Ta konkretna, którą Państwo tu oglądacie, dotyczy pana Jerzego Woźniaka, żołnierza podziemia niepodległościowego, żołnierza Armii Krajowej, który, no można tak bardzo upraszczając powiedzieć, że całe swoje dorosłe życie poświęcił walce o niepodległą Polskę. Forma wystawy jest bardzo ciekawa.
ponieważ zaprezentowano ją od czasów dzieciństwa poprzez dom rodzinny, dorastanie, wojnę i lata konspiracji. Ten żołnierz Armii Krajowej po 1945 roku udaje mu się dotrzeć nielegalnie na zachód, dociera do Armii Andersa i mógłby tam próbować jakoś ewentualnie w miarę urządzić swoje życie, natomiast dowiaduje się o sytuacji w kraju, jaka jest, wraca do kraju i dalej podejmuje walkę w szeregach WiN-u z wolność i niezależność. Niepodległość. W całej Europie i Stanach Zjednoczonych żołnierze wracający z frontów walki byli witani jak bohaterowie, a na ich cześć urządzano wielkie fety i parady. Niestety los polskich żołnierzy, którzy otwarcie walczyli nadal po 1945 roku, był zgoła odmienny i niestety bardzo często splatał się z agentami Urzędu Bezpieczeństwa. Tak samo stało się z Jerzym Woźniakiem. Po śledztwie zapada wyrok, kara śmierci, tak jak wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego często nawet dostawało wielokrotne, kilkakrotne kary śmierci. Odwilż polityczna po 1989 roku pozwoliła na prowadzenie badań nad historią żołnierzy wyklętych, a także na poszukiwania ich grobów, ponieważ zazwyczaj byli chowani w bezimiennych mogiłach zbiorowych, z których jedna znajduje się na warszawskich Powązkach. No i już tak mówię, od 2 lat z częstotliwością raz na kilka miesięcy śledzę postępy prac na tej sławnej kwaterze EU, czyli łączce w Warszawie. No i tam na jednej z kwater cmentarza Powązkowskiego w Warszawie spoczywają no, kilkuset, szacuje się, że ponad 300 żołnierzy wyklętych. Od prawie 2 lat toczą się prace, wydobyto już prawie 100 z tych żołnierzy, oczywiście ich ciała, ich kości. No i w tym roku mają prace być kontynuowane dalej. Głównym celem jest wydobycie wszystkich ciał. Władze komunistyczne nie przebierały również w słowach i w określeniach pod koniec wojny i zaraz po niej, starając się za wszelką cenę zdyskredytować żołnierzy w oczach społeczeństwa. Ta pamięć, którą próbowano wyrwać ludziom przez lata powojenne, gdy próbowano wmówić, że to są zaplute karły reakcji, że są to bandyci, teraz, gdy sięgamy głębiej do kart historii, widzimy, jak niezłomni byli to żołnierze podziemia niepodległościowego i że praktycznie nazywanie ich wyklętymi to nie do końca tak jest takie zasadne. Bardziej już teraz przychylamy się do używania pojęcia niezłomni, niezłomni, niepokonani. Na naszych oczach odchodzą ostatni świadkowie tamtych wydarzeń. Tym bardziej powinno nas to skłonić do refleksji nad powojenną historią naszego kraju i biegu dziejów.